Wróż pan głową w Muzo FM. On jest troszeczkę przestraszony, ten nasz Grzegorz z Gdańska. Przecież nie ma powodów. Nie ma powodu. To ja podobnie. Agnieszka z Poznania. To z zaskoczenia. To z zaskoczenia. Agnieszka też trochę przerażona, jak słyszy, że Grzegorz przerażony. Ale Agnieszka, byłaś spokojna przed chwilą, no. To przez chwilę tak. Teraz jak na antenie jestem, to już trochę bardziej. No dobrze. Nas się boisz naprawdę. Przecież my nie jesteśmy Anną i Bisiorem, żebyśmy chcieli wam krzywdę zrobić. Nie, was uwielbiam. To będziemy wam słodzić przecież. Powiedz, powiedz to głośniej. Was uwielbiam. Oj, poczekaj, bo tutaj się tam coś... O! Och, przypadkowo. Przypadkowo zupełnie tutaj, prawda, z tragarzami przechodziły brawa. A ta aplauz jest bardzo konieczny, prawda? Oczywiście. Dla równowagi. Psychicznej. Prowadzicie kanały na YouTubie? Agnieszka, Grzegorz? Nie. To dobrze, bo nie będą was ścigać. Fiskus was nie będzie ścigał. Nawet do 5 lat podobno wstecz Fiskus może zażądać kasy z tytułu niezapłaconych lub źle rozliczonych podatków. To taka informacja dla YouTuberów. Polecamy oczywiście kanał przy okazji. Nie, to może nasz. Muzo.tv, tam można zaglądać bezpiecznie. Z podziemia. Tam słuchamy, tam tak. Na pewno słuchamy. Tam jesteśmy, dokładnie. My polecamy, ponieważ no, niewykluczone, że również nasze wystąpienie dzisiaj, jak będzie fajnie, zabawnie, śmiesznie. Także dbajcie o to. Na nasz kanał, bo mamy od pewnego czasu kamery. O, proszę bardzo, my machamy teraz do kamer, tego nie widzicie, ale mamy kamery i rejestruje to się tak, ta nagrypa. Pozdrawiamy Grzegorza, pozdrawiamy Agnieszkę, halo, machamy do was. Dziękuję, pozdrawiamy. Dzięki, ale ja akurat w radio słucham, nie widzę was. A, ja to zobaczysz. Nie zobaczysz, dopóki nie włączysz kanału muzo.tv. I nie włączysz tej łapki w górę i nie dasz subskrypcji. Tak. No dobra, słuchajcie, macie 30 sekund, aby Grzegorz opowiedział, Agnieszka odgadła pewne hasło. Okay. Podpowiedzią niech, że będzie to, że spytałam na poza anteniu jeszcze Grzegorza, kiedy ostatnio pił alkohol. I to jest pewna podpowiedź jeszcze taka poza czasem, że tak powiem. Ale to na razie tylko tyle. Czy wy się słyszycie? To może Agnieszce też to samo pytanie zadajmy. Ja Agnieszko, kiedy piłaś ostatni raz alkohol? Bo Grzegorz w poprzedni weekend. Ja też w poprzedni weekend. No proszę. Ale nie znacie się. Nie, nie znamy. Moje drogi się spotkali. No dobrze, to już mamy pewną kwestię Poznań tutaj załatwioną. Trójmiasto na antenie Muzo FM. To taki brudershaft tutaj w zasadzie. Zgadza trochę się. Brudzia wypili. 30 sekund macie. Grzegorz i Agnieszka, walczycie teraz. No to czas, start. Cześć Agnieszka. Cześć. Słuchaj, to jest taki stan odurzenia, oszołomienia, jak ktoś jest pod wpływem alkoholu, czyli jest na... Rauszu. No brawo! 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 Hurra! Widać nieobcy stan, nieobcy. Delikatnie, prawda, tak uderzający do głowy. Czekamy na premierę filmu Na Rauszu, nagrodzonego jako najlepszy film nieanglojęzyczny Oscarem tegorocznym. Wybrańcy już widzieli. Wybrańcy widzieli. Wiemy, że no, albo 7, albo 21, w zależności od tego, jak będą otwarte kina, będzie można ten film zobaczyć w Polsce, bo tak nie wiadomo, dlaczego dwa terminy są podawane. Kina mówią, że to będzie 7, oficjalnie mówi się 21. Na Rauszu też się widzi podwójnie. A siódemka, tak. To jest po prostu dobrze zaplanowana promocja. No to słuchajcie, to dzięki panu Matsowi dostajecie od nas turbo plecaki. Tam też się troszeczkę zmieści, żeby być na tym Rauszu, żeby nie było. Ale my nic nie sugerujemy. Mamy 7.50. Albo jakąś lemoniadę. Znajdziesz swoje zastosowanie. Ale oczywiście, że tak. Na długie wędrówki przyda się. Na długie weekendy. To co, zaczynamy jeszcze rundkę pozdrowień, przybijania piąteczki. Proszę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzo FM, oczywiście was, prowadzących, tych prowadzących, którzy nastąpią po was i wszystkich... I kolejnych prowadzących po tych prowadzących. Bo dzisiaj wtorek, więc dzisiaj dużo Pegaza będzie. Tak super. Jest. No dobrze. Dziękujemy pięknie. A Grzegorz, Agnieszko, kogo pozdrawia? Dobrego. To ja pozdrawiam Agnieszkę, pozdrawiam was prowadzących. I całe Trójmiasto może. O tak. Dziękujemy pięknie. Wszystkiego dobrego również. Ściskamy. Dzięki. Dobrego dnia i pysznej kawusi. Pa, pa. Dziękujemy bardzo. Pa. Cześć.